to jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam serdecznie, nawet bardzo serdecznie na nowej stronie, jaką jest strona Casehack, na której oczywiście będziemy sobie otwierać skrzyneczki ze skinami do naszego kochanego CS dwójeczki. Również jako jest nowa strona, to mam dla was specjalny kod promocyjny, który daje wam aż 25% bonusu, którego możecie sobie odebrać na stronie. Wystarczy, że klikniecie sobie tutaj ten plusik magiczny w prawym górnym rogu, bądź zalogujcie się z linku z opisu. Już promo kod, wpisujecie tutaj kodik Croxy przez Vikes i macie wtedy bonus 25%, który możecie odebrać na stronie. Możecie kodu używać oczywiście przy każdej wpłacie, więc no 25% stary, to jest bardzo dużo, to jest 1/4 i no ja tutaj bym przemyślał możliwość skorzystania z takiej oferty. A generalnie, jako jeszcze jest nowa strona, to jako jeszcze będziecie, jak będziecie oczywiście używać kodu Croxy przez 2x, to rozdam wam mocnego skina stary za 200 zł stary. Jeżeli będziecie wchodzić na Casehacka, rozdam wam skina za 200 zł i musicie zostawić dużo łapę w górę. Zostawcie dużo łapę w górę, zostawcie dużo komentarzy, jak taki konkurs chcecie, to ja taki konkurs wam oczywiście zorganizuję i sobie wylosujemy takiego jakiegoś skina za 200. I daj może znaleźć w komentarzu, na jakiego oczywiście skinka byś taki giveaway chciał. Dodatkowo oczywiście mamy daily bonus tutaj na stronie. To jest taki pierwszy odcinek, więc wam tutaj pokażę jak to wszystko wygląda. Taki zapoznawczy, można powiedzieć, nie? Żeby tutaj przedstawić, jak to wszystko działa. Generalnie bonus daily działa na takiej zasadzie, że pobierasz sobie awatar, wpisujesz Casehack do twojego niku na Steam i możesz sobie codziennie tutaj odebrać tutaj ze skrzyneczki bonusik, więc możesz sobie zobaczyć, że tutaj ludzie nawet po 10 dolarów sobie odbierają, więc jak najbardziej, no spoko, opcja stary. Generalnie tutaj mamy nasz profil, bo możemy jeszcze na Casehacku sobie zdobywać level. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj nasz oczywiście level i mamy tutaj exp, który możemy sobie zdobywać grając po prostu na stronie. I za jakieś tam wyższe levele macie fajne nagrody. Więc no wydaje mi się, że możemy tak naprawdę już tutaj przejść do otwierania skrzyneczek. No tak jak tutaj wam wspomniałem, możecie sobie tutaj levelować konto. Możemy tutaj zobaczyć sobie tak zwaną specjalną ofertę tutaj. No i tak jak wam oczywiście powiedziałem, możecie tutaj sobie zdobywać bonusy za te levele, a leveli naprawdę jest bardzo dużo z tego, co tutaj widzę. I oczywiście możecie to odebrać sobie w postaci skinów. Również tutaj giveawaye są, więc to też ważna opcja. Możemy sobie tutaj dołączyć do takiego chyba jednego z pierwszych giveaway na Casehacku, więc jak najbardziej myślę też spoko opcja. Wrócimy sobie tutaj na naszą oczywiście stronę i myślę, że możemy już sobie tutaj przejść do otwierania szczek. Również tutaj oczywiście 100% bonus czy wpłacie, więc no polecam sobie skorzystać z kodem, oczywiście jedynym prawidłowym, jaki jest kod Croxy przez 2x, a ja już tutaj nie będę się zdrabniał na ten temat. Jeszcze tylko wspomnę, że masz dużo metod płatności, nie? Bo masz tutaj na przykład PaySafe karty, to jest metoda płatności, której dużo osób oczekuje. I tutaj Casehack z tą opcją właśnie płatności PaySafe card wychodzi. Przelewy, krypto, wiele, wiele opcji, skiny też są, więc jak najbardziej gituwa. No ale dobra, no bo wstęp długi, no ale pierwszy odcinek taki zapoznawczy, no to mówię. Trzeba tutaj przedstawić, jak oczywiście to wszystko działa. Skrzynek jest naprawdę bardzo dużo i musimy sobie tutaj na początek coś wybrać. Jak to mawia przysłowie, jaki pierwszy odcinek, takie potem wszystkie następne, tak? Więc otwórzmy sobie skrzynkę za 57 dolarów. Skrzynka nazywa się Shadow Dodgers. No, mam tutaj 0,33% na jakiegoś skina Galila za 132 dolary, więc również, no, skin taki szarawy, no ale drogi, tak? Jak drogi to zawsze spoko. I zobaczcie, mamy level upa, zajebiście. No ale niestety mamy tutaj też straty na tej skrzyni. Czy ja mam tu szybki tryb włączony, że to tak szybko się otwiera, czy to po prostu tak się szybko jest włączony? Okej, dobra, to otwórzmy sobie teraz na normalnym, zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie, kolejne otwarcie i znowu level up. Patrz, mamy 15 już level, stary. Z drugim otwarciem, no ale niestety znowu jesteśmy na minus, więc spróbujmy. Do 3 razy sztuka. Zobaczmy, co teraz nam tutaj poleci. Jest znowu ten kamaski. Co jest, kurczę? Ile jest na nią procent? Na nim jest 38%. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ja wierzę, że teraz odda, tak? No może nie teraz, okej? 12 dolarów.
Zaczynamy tak średniowo, ale mam już 19 level i zobacz, patrz, wiedziałem, że w końcu odda, no jak oddało, to potężnie, $216. O to właśnie chodzi, spróbujmy jeszcze raz, zobaczymy, jeżeli teraz uda mi się zdobyć, no okej, okay, jest kałach, jest to, okej, okay, jednak to nie jest lepszy drop od tamtej Emki Baskill, ale zobaczmy teraz, są Shadowdaggery, $102, zajebiście, ostatnie otwarcie. Zobaczmy co teraz. Z tej skrzynki. No jest pełny Disarray znowu. Ale za $30, więc nie ma aż takiej tragedii. Spróbujmy teraz. Jezus Maria, jakie to są piękne skrzynki. Jakie to są piękne. Najdroższa skrzynia $500 prawie, że. No może nie, ale ja zawiesiłem oko na tej skrzyni. Generalnie bardzo ładne animacje tej tych skrzynek są. $135 stary. Skrzynka za $135. Ja bym tutaj jedną spróbował otworzyć. Jedną na test. Oczywiście możecie sprawdzić również sobie, jakbyście chcieli zapytać, czy halo, czy tu na pewno wszystko legit jest, to możecie sobie probably fair oczywiście zobaczyć. Czyli taki system uczciwości, który potwierdza, że wszystko jest legitne. Strony, które nie oszukują, takie coś mają, tak? Więc jak chcecie, to sobie możecie sprawdzić, nie? $93. No, jest to minus. Dlatego spróbuję jeszcze raz tą skrzynią. No wiecie jak wyglądają moje filmy, ja tutaj lubię ryzyko, bardzo lubię ryzyko nawet, bym powiedział. Więc zobaczmy, zaryzykujmy jeszcze raz, okej. Okay. Niestety teraz się ryzyko nie opłaciło, ale zobaczcie jak szybko te levele idą, mamy już 26 level. Znowu jest ta nawaja, ej, bo my wychodzimy tak po $40 na minus. To mi się nie podoba. Są Shadowdaggery tym razem, tak? 96. Dobra, ostatnie otwarcie, stary. Jak tutaj nic nie poleci, to będzie mi naprawdę bardzo przykro. Jest Ursus. Okej, okay. $143, dobra. Uznajmy, że no, jest gdzieś tam zero z tego otwarcia. Ale chodźmy na upgrader, stary. Chodźmy na upgrader, żeby spróbować wrócić naprawdę do tego, co mieliśmy. Taki Crimson Web może. 36%. Możemy dodać balans sobie tutaj. Też spoko, tylko no, mamy $102, to nie wiem, czy to się... No dobra, dorzućmy sobie, dlaczego by nie? 41% mamy tak to na ten upgrade. No spróbujmy. I zobaczmy, jak ten upgrader w ogóle tu wygląda. No niestety, no, wygląda tak, no, że straciliśmy chyba wszystko. Ale spokojnie, wujek Kroko ma na takie coś zastosowanie. Mamy jeszcze tutaj $800, więc spróbujmy może teraz zabawić się z trochę tańszymi skrzynkami, żeby nie było tak, że mnie odkleja tylko na tych najdroższych, tak? $81 płacimy za 5 otwarć skrzynki Rich Cat. Dostajemy Digla Crimson Web, łącznie wszystko za $27, niestety tylko. Więc spróbujmy one more time sobie z tą skrzyneczką podziałać. Co my tu mamy? Jest Digla 50, okej, okay, no jest na pewno to bliżej tego zera. No niestety dalej jest na minus. No to będzie otwarcie z potencjałem na pewno. $146, dzień dobry, witam serdecznie. No dobra, spróbujmy kolejną. Tutaj skrzyneczkę zakręcić. No, to jest muertos jakiś. 50, okej. Okay. Kolejna próba. Zobaczmy teraz, co tym razem. Jest, no, digielki. Jest profit, okej. Okay. Spoko. Podejście kolejne. Integrale. No ładnie, no jest znowu profit. Próbujemy kolejne otwarcie, zobaczmy co tym razem. Kałach Red Laminate. Okej, okay, niech będzie. Kolejne otwarcie. Zobaczmy co teraz. Kałach 80, ale to jest dalej profit, tak? Więc wychodzimy na plus z tej skrzynki póki co. Jakoś, delikatnie. Podejście kolejne, zobaczmy co teraz. Jest naprawdę bardzo dużo ładnych skin do trafienia. A weźmy może na szybkim teraz otwórzmy kilka razy, co? I zobaczmy jak wtedy nam pójdzie. $48. Otwarcie kolejne. 48 znowu. Kolejne. No. 56. Dobra, spróbujmy z inną skrzynką teraz. Na przykład Dragon Mask. $73 kosztuje jedna, tak? No dobra, spróbujmy. Możecie też demo skrzynki otwierać. Tutaj jest bardzo spoko, bo jak nie macie kasy, albo jak macie i chcecie zobaczyć, czy dana skrzynka odda, to możecie sobie kliknąć taką bonusową i zobaczyć, czy faktycznie
chcecie tą skrzynkę otworzyć na 100%, czy nie? Możecie się tym kierować też, nie? $18. Okej, trzeba tu podkręcić trochę. Tutaj $366. Otwarcie przepotężne. Zobaczmy. Okej. Nie zawsze się wygrywa, tak? $219. Trzy skrzynki tym razem na raz i zobaczmy. No są M-ki. $48. Okej. Chodźmy na tego upgradera. W balansie 4,29, więc tutaj już nie dorzucimy chyba raczej. Ale spoko jest, że możecie na upgraderze na razy 2, razy 3, razy 4, razy 5 i razy 10. To jest bardzo spoko. Myślę, że mamy tak domyślnie to. Dobra, spróbujmy na razy 4. Rzućmy sobie na $200. Na $200 chociażby nam się tutaj przydało, wydaje mi się. 29 tam chłopiec. 24%. Czy będzie to pierwszy upgrade na takim low procencie trafiony na case hubu? Było bliziutko, było naprawdę bardzo blisko. No ale niestety nie wyszło. Ja wam dziękuję serdecznie za ten pierwszy odcinek z case huga oczywiście. I widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. Czy z case huga, czy nie, to się przekonamy. Ale na pewno teraz case huga będzie trochę więcej, więc będziecie również mogli sobie fajne skiny wygrywać. I na weekendzik oczywiście wracają Double Daily, więc spędzicie szansę na wygranie fajnych skinów. Więc dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Przypominam, kodzik Croxy wpisujecie tutaj, plusik sobie klikacie. Wpisujecie oczywiście kodzik Croxy przez 2x, dostajecie 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej. Bubu, no tyle. Jeżeli będę żegnał, dajcie znać, co się o case hugu, napiszcie komentarz, zostaw łapę w górę, jak chcesz konkurs na skina za 200. A ja się żegnam, trzymajcie się i do jutra.